Początek wędrówki do wnętrza kotłów. Spojrzenie na grań główną, karkonoszy z drogi pod reglami. Szczyt Szrenicy z podejścia do schroniska pod Łapskim Szczytem. Po drodze do schroniska mijamy Szrenicę, Krucze Skały i Bożynowe Skały. Widok z tarasu przy schronisku pod Łapskim Szczytem na Ostroga i Gawry. Widok schroniska z hali o tej samej nazwie. Doszliśmy do wnętrza Łapskiego Kotła. Widzimy górującą na szczycie stację przekaźnikową. Przed nami wnętrze małego kotła. Śnieżne stawy u stóp moreny czołowej i wielkiego kotła. Morena czołowa zamykająca wielki kocioł. Widok kotłów i szklarskiej poręby ze ścieżki pod reglami. Rozdroże pod wielkim szyszakiem. Widzimy szklarską porębę, śnieżny staw i kotły. Jesteśmy na grani śnieżnych kotłów. Przed nami wnętrze wielkiego kotła oraz formacje skalne, suche baszty, turnia popiela, ganek, zwierzę telewizyjne. A za moreną czołową zamykającą kocioł widzimy dwa śnieżne stawy.
zbliżenie turni popiela i ganku. Zamykająca śnieżne kotły, formacja skalna z zębem rekina. Ganek i wnętrze małego kotła. Szlak przyjaźni w kierunku Szrynicy. Przed nami skalne wyniesienie Łapskiego Szczytu. Śląski grzbiet po czeskiej stronie Karkonoszy, widziany ze szlaku na Szrynicę. I oto ukazuje się nam szczyt Szrynicy. Kolejne ujęcie Szrynicy, tym razem z mokrej przełęczy. Skalne wrota do Karkonoszy, utworzone ze skałek o nazwie Trzy Świnki. W dali widzimy wieżę na śnieżnych kotłach, a następnie Szrynicę. Nasza wędrówka dobiega końca. Zeszliśmy poniżej szczytu na halę szrenicką, gdzie znajduje się schronisko.